Dziękuję bardzo. Stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawi pan poseł Antoni Błątek. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić opinię o zmianie ustawy o Trybunale Stanu, druk sejmowy nr 1377. Zmiana dotyczy ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu, Dziennik Ustaw z 2002 roku, nr 101, pozycja 925, z 2003 roku, nr 175, pozycja 1692 oraz 2004 roku, nr 25, pozycja 219. Proponowana zmiana dotyczy artykułu 14, który otrzymuje brzmienie: Trybunał Stanu zostaje wybrany nie później niż na drugim posiedzeniu Sejmu na okres jego kadencji, z tym, że zachowuje on kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału Stanu. Wysoka Izbo, ustawa o Trybunale Stanu w brzmieniu dotychczasowym stawia wymóg wyboru przez Sejm członków Trybunału Stanu na pierwszym posiedzeniu Sejmu danej kadencji. Intencją proponowanej zmiany jest dążenie do maksymalnego skrócenia pierwszego posiedzenia Sejmu danej kadencji. Jak wykazują doświadczenia wielu kadencji Sejmu, konieczność respektowania wymogu wynikającego z artykułu 14 ustawy o Trybunale Stanu powoduje, że pierwsze posiedzenie jest przerywane i odraczane na kilkudniowy okres w celu stworzenia klubom możliwości zgłaszania odpowiedniej liczby kandydatów na sędziów Trybunału Stanu. Zgodnie z artykułem 199 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej członkowie Trybunału Stanu wybierani są na czas kadencji Sejmu. Jakkolwiek regulacja ta oznacza, że kadencja Trybunału jest ściśle powiązana z kadencją Sejmu, nie można z niej wyprowadzić wniosku, iż zakończenie sprawowania funkcji przez sędziów Trybunału Stanu musi z mocy prawa następować w chwili zakończenia kadencji Sejmu na czas, której sędziowie zostali wybrani. Każdorazowa zmiana kadencji Sejmu wywoływałaby swoistą próżnię instytucjonalną, to znaczy okres, w którym organ konstytucyjny, jakim jest Trybunał Stanu, faktycznie by nie istniał. Projekt obejmuje zmianę jednego z przepisów, który stanowi regulację mającą na celu zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania Trybunału Stanu. Kolejny argument tych zmian to zagwarantowanie jak najszybszego, pełnego ukonstytuowania się Sejmu nowej kadencji poprzez szybki wybór wszystkich organów wewnętrznych Izby, aby mogła ona przystąpić do wykonywania swoich konstytucyjnych zadań. Zmiany artykułu 14 ustawy o Trybunale Stanu należy uzupełnić zastrzeżeniem, że skreślenie wymogu wyboru członków Trybunału Stanu na pierwszym posiedzeniu Sejmu nie może prowadzić do wniosku, iż Sejm będzie mógł dokonywać wyboru w dowolnym momencie swojej kadencji. Artykuł 199 ust. 1 Konstytucji, wybór członków Trybunału Stanu na czas kadencji Sejmu, rodzi konieczność jak najszybszego powołania nowego składu Trybunału Stanu. W stanie prawnym ukształtowanym po ewentualnym przyjęciu projektu z druku nr 1377 gwarantem jak najszybszego powołania sędziów Trybunału Stanu staje się marszałek Sejmu. Zgodnie z artykułem 30 ust. 3 punkt 3 regulaminu Sejmu wnioski w sprawie powołania zastępców przewodniczącego i członków Trybunału składa się w terminie ustalonym przez marszałka Sejmu w pierwszym dniu pierwszego posiedzenia Sejmu. Dokonując ustalenia terminu, marszałek musi uwzględnić podaną wyżej regulację konstytucyjną. Oznacza to potrzebę ustalania stosunkowo krótkiego terminu na składanie wniosku. Ponadto proponowana zmiana artykułu 14 ustawy o Trybunale Stanu nie zakazuje powołania nowego składu Trybunału Stanu na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem proponowanej zmiany ustawy o Trybunale Stanu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Przedstawienie